dzisiejszym następuje inauguracja edycji, nowej edycji halowej piłki nożnej, którą nazwaliśmy miejsko-gminna. Z racji tej, że w udziale samorządów miejskiego i gminnego i robimy dzisiaj inaugurację przed meczem. Udział zapowiedzieli włodarze miasta i gminy, a więc Romuald Antosik i Karol Mikołajczyk oraz dyrektor OSIR-u Krzysztof Kolenda. Dzisiejszy mecz inaugurujący o godzinie 18:00 zagrają drużyny Czerwone Diabły Turek oraz Cisew i Zielona Architektura. Sam pomysł organizacji Ligi Halowej istniał w mojej głowie już kilka lat. W tym roku po kilku rozmowach z panem burmistrzem doszliśmy do porozumienia, jak i z panem wójtem, doszliśmy do porozumienia o inauguracji w sezonie jesienno-zimowym wspomnianej ligi. Mamy nadzieję, że dzisiejsze rozpoczęcie, a i cała liga, którą pierwszy raz rozpoczniemy, pozostanie na stałe w tych okresach jesienno-zimowych organizacji imprez dla zawodników, dla wszystkich, dla całej młodzieży z powiatu tureckiego. Pozyskaliśmy również sponsorów na organizację tejże ligi. Głównym sponsorem jest firma Zina, która nagrodzi drużynę, która zajmie pierwsze miejsce, voucherem w wysokości 1000 zł, który będą mogli wykupić w firmie Zina sprzęt o tej wartości. W tegorocznej edycji turnieju halowego udział bierze 8 drużyn. Mam nadzieję, że następna edycja poprzez reklamę i promowanie tejże imprezy będzie większa i większa ilość drużyn naszego powiatu zgłosi się na następną edycję. Thank you.